24. kolejka spotkań w lubelskiej klasie okręgowej. Wicelider tabeli Cisowianka Drzewce podejmuje na własnym boisku 10. drużynę w tabeli zespół LKS-u Stróża. W rundzie jesiennej piłkarze ze Stróży zremisowali z zespołem Cisowianki 1-1. Tak więc w rewanżu gospodarze będą chcieli zrehabilitować się za stratę punktów w tamtym spotkaniu. A oto składy, w jakich wystąpiły obydwie drużyny. Goście: drużyna LKS-u Stróża w bramce z numerem 96 Kamil Pisarski, z trójką Piotr Chomczyk, 7 Dawid Siudy, 8 Marcin Wojtaszek, 11 Dawid Kowalik, 14 Kamil Miazga, 16 Krystian Toporowski, 17 Dawid Szczuka, kapitan drużyny, 18 Hubert Drozd, 5 Dawid Wnuk i z numerem 4 Piotr Wesołowski. Trenerem drużyny LKS-u Stróża jest pan Paweł Milewski. Gospodarze wystąpili w następującym składzie. Z numerem 1 w bramce Jan Miazek, 2 Sebastian Janik, 13 Jan Wankiewicz, 16 Daniel Kendra, kapitan drużyny, 18 Kacper Pytka-Wasil, 19 Daniel Krzysztoszek, 21 Jakub Pacocha, 22 Dominik Giziński, 24 Mateusz Antoniak, 25 Konrad Szczotka i z numerem 77 Rafał Giziński. Trenerem drużyny Cisowianki Drzewce jest pan Łukasz Giza. Spotkanie poprowadził Łukasz Drzewicki, na liniach pomagać mu będą Seweryn Sarna i Rafał Cięciara. Goście rozpoczynają grę ze środka boiska i po chwili Sebastian Janik przechwytuje piłkę na prawej stronie boiska i po ładnej wymianie podań Konrad Szczotka uderza z ponad 20 metrów, ale Kamil Pisarski pewnie chwyta piłkę. Jedenasta minuta meczu. Gospodarze rozgrywają piłkę w środku boiska. Po wymianie kilku podań Rafał Giziński podaje do swojego brata Dominika, a ten wpada w pole karne i uderza mocno, ale Piotr Chomczyk blokuje piłkę i ta wychodzi na aut. Minęły zaledwie 2 minuty i piłkarze Cisowianki wznawiają grę od własnej bramki. Rafał Giziński podaje na skrzydło do Sebastiana Janika i wbiega w pole karne. Dominik Giziński przepuszcza piłkę i Rafał Giziński precyzyjnie uderza, ale Kamil Pisarski wybija piłkę na rzut rożny. Brawo, bramkarz, brawo! W 21 minucie piłkarze z Drzewc stracą piłkę w środku boiska. I piłkarz LKS-u Hubert Drozd decyduje się na indywidualną akcję i uderza z 16 metrów, ale piłka mija bramkę gospodarzy. W 28 minucie meczu piłkarze ze Stróży wyprowadzają piłkę z własnej połowy boiska. Dawid Siudy posyła wysoką piłkę na lewą stronę boiska i ta trafia do Kamila Miazgi, który uderza jednak wysoko nad bramką gospodarzy. 2 minuty później goście wykonują rzut wolny z ponad 30 metrów. Kamil Miazga dośrodkowuje w pole karne i piłka trafia do Dawida Szczuki, który uderza mocno, ale piłka mija bramkę Cisowianki. W odpowiedzi gospodarze przeprowadzają ładną akcję z własnej połowy boiska. Piłka trafia na prawą stronę do Sebastiana Janika, który posyła ją na 5 metr i Daniel Kendra uderza po długim rogu, ale bramkarz gości nie daje się zaskoczyć i broni to uderzenie. Na początku drugiej połowy zaatakowali piłkarze Cisowianki. Jednak ta akcja zakończyła się stratą piłki, po której długie podanie otrzymuje Dawid Kowalik i decyduje się na uderzenie z 20 metrów i Jan Miazek wybija piłkę na rzut rożny.
57. minucie meczu piłkarze ze Stróży wywalczyli rzut rożny. Do piłki podchodzi Dawid Kowalik i dośrodkowuje na 7. metr i Piotr Chomczyk głową zdobywa bramkę dla gości. W 57. minucie meczu Cisowianka Drzewce LKS Stróża 0-1. Po stracie bramki gospodarze podkręcili tempo i zaatakowali jeszcze mocniej. Jan Wankiewicz podaje na skrzydło do Macieja Pięty, którego dośrodkowanie niepewnie łapie bramkarz LKS-u, ale obrońcy ratują sytuację i wybijają piłkę. 60. minuta spotkania. Dominik Giziński wyłuskuje piłkę i podaje do Krystiana Kobusa, który dostrzega Jana Wankiewicza, jednak jego uderzenie jest bardzo niecelne. Piłkarze Cisowianki nie odpuszczają i przeprowadzają kolejne akcje. Sebastian Janik dośrodkowuje w pole karne. Krystian Kobus uderza głową, ale Kamil Pisarski pewnie chwyta piłkę. A to już kolejna akcja gospodarzy prawą stroną boiska. Jan Wankiewicz podaje do Macieja Pięty, który dośrodkowuje w pole karne, ale najpierw Krystian Kobus, a później Daniel Kendra nie trafiają w piłkę. Sześćdziesiąta piąta minuta meczu. Gospodarze w posiadaniu piłki. Dominik Giziński podaje na skrzydło do Krystiana Kobusa, który wywalczył wznowienie gry z autu. Grę wznawia Maciej Pięta i podaje do Sebastiana Janika. Ten dośrodkowuje do Krystiana Kobusa i gol! Gol! Krystian Kobus zdobywa przepiękną bramkę z przewrotki. W 65. minucie meczu Cisowianka Drzewce LKS Stróża 1-1. Siedemdziesiąta czwarta minuta. Piłkarze Cisowianki nie zwalniają tempa i atakują bramkę gości. Dominik Giziński podaje do Konrada Szczotki. Ten przedłuża podanie do Macieja Pięty. Dośrodkowanie i Krystian Kobus nie trafia głową w piłkę. I wynik nie ulega zmianie. 83. minuta spotkania. Tym razem oglądamy atak gospodarzy lewą stroną boiska. Piłkę otrzymuje Maciej Pięta i podaje do Sławomira Radzikowskiego, który uderza zza pola karnego, ale piłka trafia w słupek. Osiemdziesiąta czwarta minuta meczu. Goście wykonują rzut rożny z prawej strony boiska. Dawid Kowalik dośrodkowuje w pole karne. Gospodarze wybijają piłkę i ta trafia do Krystiana Toporowskiego, który uderza z ponad 40 metrów. I tak pada bramka dla przyjezdnych. W 84. minucie meczu Cisowianka Drzewce LKS Stróża 1-2. W doliczonym czasie gry gospodarze mieli jeszcze szansę zdobyć wyrównującą bramkę. Piłkę na lewej stronie boiska otrzymuje Krystian Kobus i dośrodkowuje w pole karne, ale Sławomir Radzikowski trafia wprost bramkarza gości. A to już druga okazja z doliczonego czasu gry.
Niestety, mimo składnej akcji, gospodarzom nie udało się zdobyć wyrównującej bramki w tym spotkaniu. Po 49 spotkaniach bez przegranej, piłkarze Cisowianki ponoszą pierwszą porażkę w rozrywkach ligowych. Cisowianka Drzewce, LKS Stróża 1-2.